Cześć, siemanko, ja jestem Random, witam was w kolejny piękny, sobotni, ciepły lub zimny poranek. Witam was w kolejnym odcinku serii Randomowe Gry, w serii, w której testujemy różne randomowe gierki od różnych twórców. Najczęściej gry, które są jeszcze w fazie pre-alpha, czego zobaczyć nie możecie, ale musicie mi na słowo uwierzyć, że tutaj jest napisane, że to jest wersja 1.0 pre-alpha, czyli to jest gra, która dopiero się tworzy. Gra kosztuje około 50 zł, jest na Steamie oczywiście dostępna. Mamy ustawienia, statystyki i play game. Play books, create, community creations. To znaczy, że w grę można grać również ze znajomymi w trybie kreatywnym, czyli pewnie bez żadnych ograniczeń materiałowych ani nic takiego. I oczywiście samemu. Grafika jest bajecznie kolorowa. Elementy są po prostu świetne. Jest mnóstwo map, zauważcie. Tutorial. Zróbmy sobie tutorial. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Claybook. No właśnie, tytuł gry to Claybook, ale to już pewnie wiecie. Dobra, jesteśmy jakimś kwadratem, ale genialna gierka. Kliknąłem spację i co to pokazało? Moją drogę. Ale patrzcie, jaka plastelinka, nie? Pozwólcie tylko, że ja sobie tutaj troszeczkę zmniejszę czułość, jak to ja mam w zwyczaju. Okej, trochę lepiej. I patrzcie, pokazuje nam teraz, jaką pokonaliśmy. Kolory, ale mnóstwo kolorów. Dobra. Ach, zobaczcie. Cut. Wycinałem pod spodem. Q, add. Rośniemy. Forward, backward. Jaka cudna gra, zobaczcie. Trzymam przycisk Q i on rośnie, po prostu. Okej, okay, chyba nam to nie pomogło za bardzo, ale okej, okay, jest dobrze, patrzcie. Możemy zmieniać kształty. Zobaczcie, jak to jest piękne, kurczę. Jesteśmy walcem? Co? Okej, okay, kulką też mogę być. Okej, okay, ale to chyba jeszcze nie koniec. Zmienimy sobie kształt na jakiś inny. Dodajmy dużo masy. Ale czy to mi coś dało? Tu też dużo masy dołożymy. Także no, tak jak widzicie, gierka jest bardzo, bardzo fajna na odstresowanie się. Jedna wielka plansza. Wy możecie po tej planszy podróżować i chodzić. Trochę dziecinna grafika, ale gwarantuję wam, że mimo wszystko zabawa jest przednia. Left shift. A, i mogę przejmować inne kształty. No to świetnie. Zmień się w kółko. Cokolwiek się zmieni, no współpracuj ze mną, ej. Okej, okay, dojechałem na miejsce. Tutorial updated. Okej, okay, no świetnie. A co teraz? Aha, jak trzymam ten kwadrat, to mogę się topić przez obiekty, patrzcie. Jaki glut tu płynie, jakie to jest świetne! O kurde. Ej, bo myszkę gubię, co to? Wierć tam! Jakie dziursko wyrąbał, patrzcie, ale świetna gra. Świetna gra. Jakiś ocean nieszczęść wypłynął. Aha, to musi całe wypłynąć, tak? Dobra, rozumiem. Płyń, nie wstydź się. Świat należy do wody. Ale ej, beze mnie. Znaczy, ja zostaję. 9, 8, 7%, 5, 3, 2, 1. No, płyń. No ej. Dobra, 0%. O, i udało się. 3 minuty i 16 sekund. Fenomenalna gierka. A ludzie robią to w 24 sekundy. Dobra, jestem noobkiem jednak. Okej, okay, to co? Lecimy dalej. Fluid management. Jakiś ziomek się na nas patrzy. Tylko czemu? Ziomek, weź się ogarnij, ty.
Czekajcie, przyszedł na SMS-ka. Dobra, przepraszam was bardzo. I co, jesteśmy kuleczką, dobra. Mogę stopnieć? Mogę, ale po co? Pewnie są zbiorniki, do których trzeba napełnić wodą, tak? Chyba nam się nie odwróciła ośmieszki jedna. Settings, controls. Controls. To jest Y, to jest X. To X-a nie odwracajmy. Ej, no czemu to nie chce mi działać? Protestuję. No, chyba działa. Okej. Po prostu pójdźmy, zobaczymy co będzie dalej. Mogę skosić drzewo? Morph the cube. Ciekawe, czy da się ściąć to drzewo, ale patrzcie, to jest taka po prostu jedna wielka plastelina. Fenomenalna gierka. Polecam wszystkim, którzy mają jakieś młodsze rodzeństwo i chcieliby je zreklamować. 50 zł? W fazie pre-alpha, to co będzie później, ludzie. Ej, drzewo, spadasz czy nie? W sumie cię nie ma tu. Nie spada! To jest taka jedna wielka plastelina, nie? Coś na tej zasadzie. Dobra, tu jest miasteczka. Czyli tu musimy poprowadzić ten, dobra. Zmień kształt, tak, na taki. Okej, dobra. Takie korytko porobimy, wiecie o co chodzi, nie? Tylko musimy zrobić trzy korytka na raz. Po to, żeby ta woda wleciała po prostu równomiernie, nie? Siupaj tam! Nie do miski, nie do miski! Jezus! Było blisko. O, ta kuleczka taka ładna, te kwadraty takie jakieś. Ale świetna giera, polecam, kury. Rzadko polecam gry, nie? To wiecie, z randomowych gier z tej serii, ale ta jest fenomenalna. Dobra, a ten ziomek, co ty się baczysz na mnie? Wejdź te oczy schowaj. Nieważne, idziemy teraz do drugiego. Jestem kulem, walcem, krążkiem. O, takie krążkowe to zrobimy, patrzcie. Wstań, gruba się. No ale to jest gruby, idź mi stąd. No ale odwróć się no. Czy możesz współpracować, chociaż chwilę? No, no i kupa. No i jestem samodzielny, widzisz? Nie to niektórzy. Proszę, co to za salta ziomek? Dobra, próbujemy w ten sposób. Daj mi kulkę. Kulka była bardziej do współpracy chętna. Okej, siur. Ciur i ciur, okej. No i utkłem, tak? Świetnie, w swoim kulku. Przetop go! Dziękuję. O, i tu przetopimy taki wiecie, taki spadek, żeby ta woda płynęła prosto do michy. Dobra. Taka, tak jak mówię, jedna wielka piaskownica. Kurde, gra dla dzieci, ale wciąga, powiem wam. Ja już bym lubił gry dla dzieci. W ogóle nie lubię gry dla dzieci. Ale wyjdź mi stąd, co? Misiu pysiu. Słodki mój kolorowy. No nie, żebym był złośliwy, ale chciałbym stąd... O, dziękuję. Tu korytko jest zrobione, dobra, bardzo fajnie i pięknie. I brakuje jeszcze tylko... Tu już byłem, dobra, to nie chcemy tego. Tu jest woda i tu korytko... Też ma zrobione. Teraz jak to wytopić wszystko, żeby to wleciało? No nic, spróbuję od tej strony, co? Ale ziomek, ty nie współpracujesz. Płyń!
Czemu nie płyniesz? Ojej, przepraszam. Już płyniesz, przepraszam, żałuję. Tam mój ten wypływ. Dobra, lecimy tam, przecież to mi zapełnia, ale tamtych nie. No wjeżdżaj tam, nas mi wszystko zje. O nie. Jeden przycisk, pomyliłem przyciski, patrzcie. Wytapiaj, 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 musimy to szybko tam, ten. Szybciej, no mówię, ruszaj się. Rzadko chce mi się grać w gry takie właśnie, które dostaję. Raczej, wiecie, jestem zdania, że trzeba je przetestować i zostawić, nie? Nic więcej, ale ta jest fenomenalna. Jak dziecko w piaskownicy się bawi, nie? Nalecie, myślicie? Powinna nalecieć, no. Ciekawe, to się wyczerpuje, czy będzie leciało cały czas? No nieważne, jeszcze mam jedno korytko i napełnimy je wcześniej. Special abilities. Ja sobie zrobię walcem to. Nie, nie kwadratem, walcem. Patrzcie to. Siup, 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 siup. A jest tam tego żelka jeszcze trochę, patrzcie. Ale te kolory, jak on łapie, to jest piękne. Ui, zrobione chyba. Ja tu stał i obserwował. Tam się napełnia powoli. Tu się napełnia też bardzo powoli, ale się napełnia. Tam wylało w ogóle, patrzcie, jakie tam bagno leży. Kuleczka. Ciurkarz coś z tego, ciurkarz. Dobra, ty się napełnisz, myślę. Bardziej pomożemy trochę w sumie. Shurala. Płyń. Pomożemy ci trochę z tej strony. Dobra, naciurka się już samo. To się już naciurkało. Micha pełna. Jaki basen. Jo. A ty ciurkasz? Daciurkasz się, czy się nie daciurkasz? Cześć, ziomek. Ej, patrzcie, joystickiem kieruję. Co to jest, ty? Jestem dzieciakiem, czajcie to. To jest fajne. Tu, 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 tu. Dobra. Myślę, że zamysł gierki jak najbardziej znacie, to sobie będzie kapało, więc my tego oglądać już nie będziemy. Pogramy w nią więcej, ale to jest taka gra na chwilę niestety. Kosztuje, tak jak mówiłem, 50 zł i z tych gier, które ocenialiśmy, myślę, że ta jest naprawdę warta uwagi i wydania tych kilku złotych. Naprawdę piękna, fenomenalna. Co wam mogę powiedzieć? Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z serii Randomowe Gry. Będą się ukazywały prawie że regularnie w soboty, ale info będzie na grupce, więc do tego was zapraszam. A tymczasem się żegnamy, mam nadzieję, że się podobało. Łapka w górę, subek, tak jak zawsze. Trzymajcie się, cześć.